Dobiega końca okres przygotowawczy do nowego sezonu Ekstraklasy. Na tydzień przed swoim pierwszym meczem zespół Górnika Zabrze zaprezentuje się swoim kibicom. To tradycja klubu, każdego chyba klubu, że prezentujemy drużynę, która mamy nadzieję będzie reprezentować nasz wielki klub w przyszłym sezonie. To odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 15:30. Wszystkich serdecznie zapraszamy, będzie możliwość zobaczenia piłkarzy, będzie możliwość zapewne także uczestnictwa w tej prezentacji, więc wszystkich chętnych chętnie ugościmy. Prezentacja zespołu odbędzie się na arenie Zabrze. Prezentacja odbywa się na murawie stadionu imienia Ernesta Pola, Roosevelta 81, tego adresu nikomu nie musimy przypominać i tłumaczyć. Kto może przyjść? Może przyjść każdy, kto zakupi bilet na sparring z Banikiem Ostrawa, który odbędzie się o godzinie 17, tak więc niecałe 2 godziny przed meczem będzie można wejść już na trybuny Areny Zabrze, zobaczyć prezentowanych zawodników, zobaczyć to wszystko, co przygotowaliśmy, a później uczestniczyć w sparingu i dopingować naszych piłkarzy. Sparing z Banikiem Ostrawa będzie ostatnim meczem przygotowawczym Górnika. Górnik rozegrał kilka sparingów, zarówno tutaj w Zabrze, chociażby z Puszczą Niepołomice. Zagraliśmy również sparingi wyjazdowe w Kielcach z rywalami bardzo wysokiego pokroju jak Omonia Nikozja. Zagraliśmy także podczas obozów Opalenicy z Arką Gdynia, no a ten sparing będzie ostatnim, ale pierwszym na głównej płycie Areny Zabrze z publicznością, także będzie to duża okazja do zobaczenia, jak nasi piłkarze przygotowują się do zbliżającego się sezonu, do zobaczenia, jak Lukas Podolski wchodzi do drużyny, no bo to mogę zdradzić, mamy informację, że Lukas zagra w sparingu, także będzie to wielka okazja do zobaczenia mistrza świata w akcji, w grze. Prezentacja Górnika Zabrze odbędzie się w sobotę 17 lipca o godzinie 15:30. Mecz sparingowy z Banikiem Ostrawa rozpocznie się o godzinie 17.